Elon wszystkim. Na samym początku oczywiście zachęcam Was do tego, aby zasubskrybować mój kanał, zostawić jakiś komentarz pod tym filmem dla zasięgu, a dzisiaj zajmiemy się szybkim quizem na CoinMarketCapie. Dotyczy ten quiz tokenu DeFi Chain. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie u mnie w opisie tego filmu, jak i na blogu, a my już przechodzimy do wykonywania tego quizu. Klikamy tutaj w Earn DeFi. Oczywiście tutaj zobaczymy taką stronę. Należy przeczytać o projekcie, zobaczyć wideo, które oni tutaj po prostu nam podrzucili. Mamy lekcje, warto się z tym zapoznać. Pewnie projekt DeFi znacie, ponieważ myśmy z DeFi Cake'a odbierali tokeny darmowe. Jest taka aplikacja. Też znajdziecie oczywiście link w opisie. Odbieraliśmy tam bonusy, robiliśmy wiele rzeczy. Ja dalej mam tam te tokeny w stakingu. Oczywiście tutaj jest czas ograniczony tej całej kampanii. Zostało 5 dni, 19 godzin na wykonanie tego quizu, więc tutaj warto się pośpieszyć. Ode mnie otrzymacie gotowe odpowiedzi tutaj na tym filmie, jak i oczywiście na blogu. Co należy zrobić? Przeskrolować na sam dół tej strony i kliknąć tutaj Take the Quiz. Oczywiście tutaj będzie trzeba podać podstawowe dane jak mail z CoinMarketCapu, więc należy oczywiście mieć utworzone konto. Pewnie macie i zbieracie diamenty, więc to jak najbardziej będzie ok. Później jeszcze będzie trzeba podać nasz numer z Binance, ale to Wam wszystko pokażę. Pojawiła się taka strona, tutaj zjeżdżamy gdzieś do pierwszej połowy tej strony i mamy tutaj quiz. Oczywiście klikamy start. Zaznaczamy, nie jesteśmy robotem. Klikamy next. No i tutaj trzeba potwierdzić wszystkie zgody. Zgadzamy się, przeczytaliśmy FAQ. Tutaj podajemy e-mail naszego konta na CoinMarketCapie. Jak już podaliśmy nasz e-mail, pojawi nam się kolejna zakładka. Tutaj trzeba podać ID od Binance. Te ID oczywiście znajdziecie na swoim koncie Binance. W aplikacji znajduje się ono w lewym górnym rogu. Jak klikniecie na taką ikonkę ludzika, no to pojawi Wam się nazwa Waszego username. Także tutaj wystarczy skopiować ten numer i wkleić go tutaj i kliknąć next. No i przechodzimy już teraz do wykonywania quizu, czyli na czym zbudowany jest DeFi Chain. No i tutaj zaznaczamy Bitcoin i klikamy next. W sumie automatycznie przejdzie nam do kolejnego pytania. Kolejnym pytaniem jest What makes building on Bitcoin special? Czyli tutaj już mamy odpowiedź po prostu na te poprzednie pytanie. Co jest takiego specjalnego, jeśli budujemy na Bitcoinie? No i tutaj już Wam mówię, co dokładnie chodzi o pierwszą odpowiedź, czyli o security. Klikamy tą pierwszą odpowiedź i lecimy z kolejną odpowiedzią. Tutaj oczywiście zaznaczamy 200 milionów, czyli odpowiedź pierwszą. Kolejne pytanie, co to jest the assets? Tutaj zaznaczamy syntetyczne tokeny. Kolejne pytanie, co oferuje DeFi Chain? Oczywiście tutaj trading, liquidity, LUN i to wszystko. Kolejne pytanie, czyli co to jest MetaChain? Tutaj zaznaczamy ostatnią odpowiedź. Tutaj what can you do with DeFi? No tutaj praktycznie wszystkie trzy odpowiedzi są poprawne. Klikamy next. No i mamy informację, co to jest minting. To też już pewnie znacie. Jest to nic innego jak po prostu proces, aby podtrzymać całą sieć DeFi Chain. Klikamy dalej. No i tutaj podajemy adres naszego portfela DeFi Chain. Można oczywiście go pobrać na iOS, można na Androidzie, można zrobić w przeglądarce. Kliknijmy tutaj w przeglądarkę, zobaczmy, co nam się tutaj pojawi za strona. No tutaj jest wtyczka do Chroma i jest to Jelly Wallet, więc można sobie taką wtyczkę dodać, jeśli nie macie, a jeśli po prostu chcecie korzystać z telefonu, no to można na przykład
kliknąć sobie tutaj w iOS-a, no i mamy coś takiego jak DeFi Chain Wallet. Ja skorzystam z tego DeFi Chain Wallet. Po utworzeniu tego DeFi Chain Wallet macie do zapisania 24 słowa, oczywiście seedy. No ja postanowiłem też, że odpalę sobie portfel, ten DeFi Chain, także tutaj na przeglądarce, czyli będziemy tworzyć portfel Jelly Wallet. No, tu wystarczy po prostu wpisać te słowa zapasowe, seedy, i wybrać Import Using Secret Recovery Phrase. No i oczywiście tu trzeba podać te wszystkie frazy zapasowe, także zrobimy to i zaraz wrócimy tutaj do tematu. Dzięki temu, że ja przywrócę sobie portfel, ten DeFi Chain Wallet z mojego telefonu na przeglądarkę, czyli tutaj na tą wtyczkę, będę miał ten sam adres i będę mógł tym portfelem operować w tym samym momencie. Nie będę zawsze potrzebował mieć przy sobie telefonu, na przykład jak działam tutaj na PC. Jak widać, mój portfel został tutaj utworzony, także klikamy OK. Mamy portfel, możemy odbierać i wysyłać tokeny. Kopiujemy oczywiście adres z tego portfela, klikając tutaj Receive. Wpisujemy ten adres tutaj w tą formę. Gdy podaliśmy już ten adres, klikamy Next. I teraz trzeba wykonać jeszcze kilka zadań, a mianowicie dać follow tutaj w community CoinMarketCapu, czyli klikamy sobie bezpośrednio na ten link. Musimy pamiętać, aby być po prostu tutaj w CoinMarketCapie zalogowanym. Ja się właśnie zalogowałem. Po zalogowaniu pojawi nam się taka strona. Tutaj należy po prostu kliknąć w follow i mieć tutaj ten community zafollowowane. Ja oczywiście jestem w Kambodży, więc muszę używać VPN-a, także robię to przez przeglądarkę Opera Crypto, gdzie jest darmowy VPN. Może taka informacja Wam się przyda. Wracamy do Chrome, klikamy, że zafollowowaliśmy to. Tutaj mamy kolejny krok, czyli trzeba dać follow na community od DeFi Chaina. Ja sobie skopiuję ten link, przejdę tutaj do Opery Crypto, wkleimy sobie link i będziemy followować teraz DeFi Chain. Klikamy oczywiście follow, mamy zrobione, wracamy, klikamy yes. No i teraz trzeba dodać do obserwowanych token DeFi Chain. Oczywiście tutaj możecie kliknąć sobie w ten link i będzie instrukcja, jak to zrobić, jak to dodać właśnie do obserwowanych. To jest proste, wystarczy po prostu przejść na CoinMarketCap. Ja to mam tutaj w Operze Crypto, czyli mamy sobie CoinMarketCap. Szukamy tutaj DeFi Chaina, czyli to jest ten token DFI. Przechodzimy na niego. No i tutaj pojawi nam się możliwość dodania go do obserwujących. Mamy oczywiście tutaj na przykład following, bo to jest cała ta strona. I tu mamy gwiazdkę i tutaj możemy dodać to na watchlistę. Czyli klikamy tą gwiazdkę, no i w tym momencie pojawiło nam się to w naszej watchliście. Watchlisty mamy tutaj u góry, wystarczy kliknąć, przejść i wtedy zobaczymy, co tam na tej naszej liście się znajduje. Wracamy z powrotem na Chrome, przechodzimy tutaj do tego naszego quizu, klikamy, że dodaliśmy do obserwujących. Oczywiście tutaj jest informacja, aby pobrać aplikację CoinMarketCap. Dodatkowo możecie tutaj zbierać diamenty, wykonywać właśnie jakieś quizy, które się tutaj nam pojawiają. Klikamy, że jest wszystko OK, dajemy Submit. Jeszcze tutaj trzeba chwilę poczekać, zejść troszkę na dół, pojawi nam się tutaj potwierdzenie, że nie jesteśmy robotem, klikamy to, robimy capture, no i jeszcze raz dajemy wyślij formę i wtedy dopiero mamy poprawnie wykonany quiz, poprawnie wykonane zadanie, jeśli po tym kliknięciu strona wróci nam na sam początek tego quizu. To by było tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się ten quiz bez problemu zrobić. Zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu, zostawcie suba. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!